Na początku chciałbym prosić o wprowadzenie projektów uchwał. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii ustalenia potrzeby inwestycji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Radkowickiej Kamienica pod Pucharem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że 13 zostanie projekt wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii ustalenia budowlanej inwestycji budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i budowaniu miejscami postojowymi tablica pod lunetą przy ulicy Radkowickiej w Krakowie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie uchwały wprowadzającej do porządku. Odczytam teraz cały proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 38 sesji Rady Dzielnicy Gminy Proboszcza. Punkt czwarty, sprawozdanie z prac zarządu i projektu uchwał. Projekt uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagrody edukacyjnej miasta Krakowa, w sprawie rozszerzenia strefy płatnej do parkowania, w sprawie prowadzenia sygnalizacji świetlnej na ulicy Czarnowiejskiej. Punkt piąty. Opiniowanie projektów uchwał Komisji Problemowych. Komisja Komunalna w sprawie ustanowienia strefy ruchu w ciągu ulicy Kmiecej, w sprawie proponowanego zakazu parkowania w południowej części Alei 3 Maja, w sprawie lokacji środków pochodzących z sprzedaży nieruchomości. Sprawie Komisja Architektury w sprawie opinii ustalenia budżetu inwestycji budowa dwóch budynków mieszkalnych na miejscach pod Pucharem przy ulicy Radkowickiej oraz w sprawie opinii ustalenia dla inwestycji pod nazwą budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych usługami w parterze budowaniu miejsca podstawowymi kamienica pod lunetą przy ulicy Radkowickiej w Krakowie. Punkt szósty, dyżury. Punkt siódmy, oświadczenia i komunikaty. Punkt ósmy, zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby coś uzupełnić do porządku? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania zaproponowanego porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 13 głosami porządek został przyjęty.